Cześć, witajcie, jestem Chudy, oto jest FIFA 16, kariera zawodnika, odcinek 10. I dzisiaj kończymy listopad, jak na razie mamy pierwsze miejsce w lidze i mecz mniej. Jeśli wygramy, możliwe, że właśnie listopad skończymy na pierwszym miejscu w lidze. Jak będzie dalej, zobaczymy. Chudy pewnie w styczniu klub opuści. Zresztą jak wygląda w styczniu sytuacja w lidze norweskiej? Dokładnie jest cała przerwa, więc myślę, że nie powinno być problemów z dostaniem oferty, tak mi się wydaje. Więc zaczynamy to spotkanie. Start kontra, jak wy się zwiecie, koledzy? Ale że rozumiem, że ten ukośnik to jest, że tak albo tak, rozumiem, tak? Czy nie? Wolę to glimpt. Niech będzie glimpt, łatwiej przeczytać, nawet jeśli źle wymawiam, niech będzie, że glimpt śnieżyca, no to ładnie. Nie będziemy zmieniać, nie? W śniegu też jest jakieś wyzwanie, że trzeba parę razy zagrać, więc zaczynamy. Chudy na skrzydle, chudy dośrodkowanie, dobre, no dobry pomysł, ale wykończenie już gorsze. Chudy nie podał tutaj, gdzie byli wszyscy kryci napastnicy, tylko do tyłu, do wbiegającego, niekrytego zawodnika. Pomyślał, ale już strzał wyszedł nieco gorzej. Miał czas, mógł przyjąć może. No cóż, ja mu chyba strzelać kazałem, z tego co pamiętam, nie? I strzał przeciwników, dobrze broni nasz bramkarz. Chudy podaje świetnie do przodu, oddanie piłki, nie ma do Chudego oddania piłki, no niestety, czemu mi nie oddałeś, kolego, kochany, no i akcja zepsuta. To wina tego, któremu podałem, więcej ode mnie podania nie dostanie. Dobrze jest Chudy, Chudy podaje strzał, gol, asysta, 10 w wykonaniu Polaka. No i overall nadal 79 i Chudy już do połowy zmęczony po 35 minutach gry. Chudy mógł się w sumie też w tej akcji pokusić o zdobycie bramki, no ale asystował w końcu z pomocnikiem, prawda? I wygrane pojedynki główkowe, główki plus 1. I co, jakaś akcja jeszcze z tego wyjdzie, panowie? Co wy na to, jakaś ruszycie do przodu? W sumie gramy już na defensywnym, więc nie mam... No właśnie, nie można na wiele liczyć od innych, ale mamy piłkę, Chudy. Do przodu strzał, jeszcze jeden, no niecelny minimalnie. A jak tam overall? No 89, bo po tych główkach trzeba sprawdzić oczywiście, prawda? I koniec pierwszej połowy, prowadzimy 1-0. Jak na razie nie jest źle, ale mogło być trochę więcej bramek. Może to przez ten śnieg. Piłkarze zamarzli. Niestety. No dobra. Zaczynamy drugą połowę, liczymy na bramki w wykonaniu naszego zawodnika, jakieś asysty jeszcze, zobaczymy co z tego wyjdzie. W ogóle zacznijmy sobie na wyzwania, wiecie? Sorry, że teraz, ale dawno tego nie robiliśmy, w ogóle nie robiliśmy. Patrzcie, mianie zawodników dribblingiem, drużyna tygodnia, no jesteśmy blisko wszystkiego tutaj. Overall 80 jest tylko kwestią czasu, prawda? Dokładnie, gramy dalej. Dobrze, Chudy jest w polu karnym, wybiega z pola karnego i jest faulowany, zostaw tą piłkę, czemu mi to robisz? Czemu mi to robisz? Strzał, no niestety, nadal 1-0. Chudy mija dryblingiem, podaje do przodu, ten strzela, bramki nie zdobywa, będzie rzut rożny. Mamy nowe cieszynki jakieś. I dribbling plus 1, overall nadal 79. Chudy, dośrodkowanie z rzutu rożnego. Przeszkodzili sobie troszeczkę tam panowie, niestety. Chudy odbiera piłkę. I kolejne wyzwania wchodzą. Podaje teraz Polak, tylko nie strać jeszcze tego. No tak, oczywiście podaż do tyłu, bo czemu by nie? Po co kontynuować akcję? Po co strzelić kolejną bramkę dla bezpieczeństwa? Można sobie podać do tyłu i poczekać do końca, no rozumiem, że może lepiej nie ryzykować, ale no jak już mamy taką akcję, już Chudy wybiega, no to proszę, grajcie do przodu. Ja wiele nie wymagam. Zaraz mi ocena spadnie do jakiejś 6-0. Dobrze, Chudy zagrywa górą do przodu, tylko nie graj do tyłu, chłopie. Dobrze, strzelaj, no nie ma bramki niestety. Uff, widzieliście, jak byliśmy blisko teraz stracenia bramki. No i dlatego ja nie widzę sensu w takim bronieniu się przy prowadzeniu jedną bramką.
bo łatwo można zremisować. Ale cóż, widzę, że nadal kontynuujemy schemat i się bronimy. Ale teraz podałem do chudego, dobrze, chudy, teraz wiem, ja podałem do tyłu, ale to ma sens, podałem do chudego, chudy, jeszcze raz do przodu. Dajesz, dajesz, biegnij, no chudy, biegnij, dobrze, wybiegaj mu. Dobrze, ma chudy piłkę, tylko chudy nie ma siły, czy da sobie radę? Jeśli już, to może no, lepszą opcją obrony jest trzymanie piłki blisko bramki przeciwników, ale chudy uderza bramkę, zdobywa odsłupka 2-0, no. Najlepszą obroną jest atak, proszę państwa. I niech start bierze przykład z chudego. Dobra, udało się, ale naprawdę mecz nie porywa. Ciężko mi było tutaj zmobilizować zespół, żeby w ogóle zagrać tę piłkę jakoś do przodu i stworzyć dobrą okazję. No, ale to, że się udało chudemu coś wypracować, aż tylko we dwóch chyba byliśmy pod bramką przeciwników. I sędzia kończy teraz to spotkanie. 2-0, chudy zalicza bramkę i asystę i oczywiście pewnie zostaje zawodnikiem meczu, więc... Już over 80, jak widzimy. I dostanie się do drużyny tygodnia też jest kwestią czasu, tak myślę. Zaraz powinien się chudy w niej znaleźć. Bo tydzień za chwilę się kończy. A chudy zagrał bardzo dobrze. O, kończ, dobrze. Jest drużyna tygodnia, panowie nad piłką, świetnie. Jakie my tu treningi mieliśmy? Takie. No dobra, więc trenujemy dalej. Jedziemy w stronę overalla 81. Trzeba się rozwijać, prawda? Wydaje mi się, że tutaj w FIFA 16 ten rozwój jest jeszcze łatwiejszy niż w 15, a 15 był łatwiejszy niż w 14, trochę bardziej to ułatwiają. Mimo że w sklepie nie ma tych premii do atrybutów, są tylko te intensywne treningi, których na razie kupować nie będziemy. Na razie idzie to dobrze, potem sobie to tak przy, jak osiągniemy overall około 85, 6, coś takiego, a wtedy to się może przydać. To tylko to jest, to daje mi się, wydaje mi się, że to daje mniej niż od razu ta premia do atrybutów, chociaż no nie wiem. Ale i tak ten rozwój jest w miarę szybki i przyjemny. Bez żadnych premii, po prostu grając te wyzwania i trenując. Jest łatwiej po prostu. Przynajmniej tak jest moje odczucie, nie wiem jak u was. I mecz z... Ej, mi się wydaje, że oni od 100 powinni być gdzieś, kurczę, wysoko w tabeli, a są na miejscu 9, słabo, więc są nie w formie, trzeba to wykorzystać i pokonać ich na ich własnym stadionie, tak więc jedziemy do nich, skopać im tyłki. Dobrze, jest chudy przy piłce, chudy utrzymuje, jednak teraz komu podać? No podaje tam komuś, chociaż ta akcja straciła na tempie. Musi iść podanie do chudego, żeby coś z tego było, ale nie. Najpierw trzeba piłkę wykopać poza linię. Chudy dobrze zagrał do przodu. Strzał! No, ja dziś strzelać nie kazałem. Nie kazałem mu strzelać, ponieważ nie byłem pewien, czy coś z tego wyjdzie. No i otrzymałem odpowiedź, że dobrze zrobiłem, że mu nie kazałem strzelać. Bardziej liczyłem na to, że sam może jednak wykombinuje lepsze rozwiązanie, że może poda gdzieś, zejdzie na prawą nogę, czy nie wiem, jak, nie wiem, której nogi używa, ale zejść na prawą mogło być lepsze mimo wszystko. No ale jednak zdecydował się na ten beznadziejny strzał. Dobrze, chudy drybluje, podaje, nie ma spalonego, kluczowe podanie w wykonaniu chudego, no ale napastnik sobie z tym nie poradził. Jest Polak, w polu karnym strzela i bramkę zdobywa. Udało się, Zobaczcie. Zdecydowałem się już na strzał, ponieważ nie chciałem ryzykować tam podania, bo było chyba dwóch naszych zawodników dokładnie. No i około 4-5 zawodników przeciwników, więc tutaj podanie byłoby ryzykowne. Albo by przejęli, albo po prostu nawet by... Tamci nie opanowali piłki albo coś takiego, dlatego zdecydowałem się na strzał i to była dobra decyzja, piłka wpadła do siatki, prowadzimy. Mimo że gramy na defensywnym, ponieważ no nie wiem, mimo że oni nie są w formie, są dopiero na 12 czy 9 miejscu, jakoś tak, nie pamiętam już, to i tak my się ich boimy, mimo że jesteśmy liderami ligi, niestety. I dwukrotnie się zrewanży, okej. Udało się dwukrotnie zrewanżować, overall nadal 80, chudy przy piłce, podaje, jeszcze raz podaj, dobrze, ładnie, nie dojdzie, niech to końcówka pierwszej połowy. Zaraz sędzia powinien zagwizdać. I jeszcze gwizdka nie ma. I jest, już. Prowadzimy, prowadzimy jednak, w sumie
Wikings grają słabo, widać, że są w słabszej formie jakoś, coś im się ta gra nie układa, nam się nie układa, ponieważ gramy na defensywnym i po prostu no nie chcemy zaryzykować bardzo. Jedynie Chudy jakoś tam grę ciągnął do przodu w pierwszej połówce. No dobra, zobaczymy, co będzie w drugiej. Myślę, że nadal utrzymamy defensywny, zwłaszcza dlatego, że prowadzimy jedną bramką. Dobrze, Chudy przejął odbiory tradycyjne. Dobrze sobie radzi, biegnie do przodu, ale czy... No tamtemu nie tak średnio chce podawać. No i dobrze, mamy to jeszcze, Chudy podaje. Dobiegnie i nie dobiega. Niech to. Ale dla nas piłka. Coś z tego jeszcze wyjdzie. Podanie do Chudego. Przypadkiem o to podanie poprosiłem, no i niestety złe to było. Jest Chudy. Podaje do przodu. Strzał gola, jednak takie złe. Może nie było, coś z tego zamieszania wyszło. No, zamieszaniem to można nazwać, bo dużo rzeczy wychodziło przez przypadek. I się udało ostatecznie. Prowadzimy 2 do 0, jednak... Czy teraz zrezygnujemy z tego defensywnego i będziemy chcieli dobić? Raczej nie. Chudy. Ponownie do napastnika podanie, czy... Aha, okej. Widać efekty defensywnego. Chudy strzela z lewej nogi. Rzut rożny. Chociaż tyle wywalczyłem, ale czy z tej strony ja będę wykonywał? No nie. Nie, to nie jest moja strona. Chyba z drugiej wykonuję, albo wcale nawet nie wykonuję. Dośrodkowanie na Chudego. Chudy z główki, nic z tego. Ale będziemy mieli piłkę. Podanie do Chudego. Ten biegnie. Podaje, strzał. Nie ma. Oj, podanie do Chudego. Chudy strzał z lewej nogi, broni ponownie. No chciał Chudy od razu z pierwszej piłki zaskoczyć bramkarza, ale się nie udało. Będzie rzut rożny ponownie dla nas. Zobaczymy, czy coś z tego nam tu wyjdzie. Nie wyjdzie. Kolejny rzut rożny? Być może, tak. Nie? A jednak. Dobrze, Chudy, ale został sam z przodu. Czy ktoś za tą akcją podąży? Widać, napastnikowy się nie spieszy, więc Chudy musi podać piłkę, żeby zaczął biec. Ten oddaje do Chudego. Chudy jest na skrzydle, jednak zmęczony, ale zmęczony Chudy też potrafi strzelać, podawać i w ogóle wiele razy to pokazywał. Jest polu karnym. Zmęczenie wzięło górę. Nie trafił. Praktycznie no w 99% sytuacji. No niestety. To był słaby strzał. 2 minuty doliczone, jeszcze jedna akcja startu. Podanie do Chudego, no który teraz biega dalej. Bliżej bramki przedziwił się napastnik, jednak to nie przynosi efektów. Chudy jest zmęczony. Ale dobra, defensywny dał nam zwycięstwo. Niech będzie, jednak mecze dupy nie urywały, powiedzmy. Przeciwnik też najmocniejszy nie byli. Overall nadal pozostaje 80 równe. Na razie na 81 nie rośnie, ale może przed oknem transferowym jeszcze nam się uda wbić to 81, może nawet 82 przy odrobinie szczęścia. Nasza wartość i tak już wzrosła o 508%. I w tym momencie Chudy warty jest... Zaraz zobaczymy. Jesteśmy warci? 28 milionów. Okej, jest już 2 grudnia. O 8 aż overall nasz wzrósł też od początku kariery. Czyli, że no, w pół roku. To jest chyba dobre osiągnięcie. Zostały nam 3 mecze, więc okno transferowe czeka nas w odcinku 12. A w tym to by było na tyle, więc dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.